Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Zapraszam Państwa na rozmowy niedokończone. Temat naszego dzisiejszego spotkania: stop agresji wobec chrześcijan. Bardzo serdecznie w naszym studiu witam naszego gościa. Jest nim pan Mateusz Wagemann, wicewojewoda zachodniopomorski, radca prawny, pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej w obronie chrześcijan. Szczęść Boże, witam serdecznie. Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie. Dziękuję za to zaproszenie. Pierwsze zaproszenie do telewizji Trwam. Bardzo dziękuję. Cieszymy się bardzo. Akcja w obronie chrześcijan wielu słuchaczom Radia Maryja i widzom telewizji Trwam jest już znana, ale może także są wśród nas tacy, którzy jeszcze nie wiedzą o tej trwającej obywatelskiej inicjatywie. Więc może rozpocznijmy naszą rozmowę od tego, czego ta akcja dotyczy, jak ona przebiega i dlaczego ona jest potrzebna. Jako grupa obywateli zainicjowaliśmy powstanie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej w obronie chrześcijan. Pod takim hasłem zgromadziliśmy się i zaproponowaliśmy przepisy ustawy zmieniającej kodeks karny. To są przepisy, które mają zmienić tą część kodeksu karnego, która dotyczy przestępstw przeciwko wolności sumienia i wyznania, a więc przestępstw obrazy uczuć religijnych czy zakłócania aktów religijnych. Te przepisy, zwłaszcza ten artykuł 196 kodeksu karnego, który dotyczy obrazu uczuć religijnych, jest to przepis jeszcze o takiej historii konotacji głęboko PRL-owskiej, dlatego że on co prawda funkcjonuje już w nowym, w aktualnym kodeksie karnym, który był uchwalony już po przemianach. Niemniej jednak on, brzmienie tego przepisu pochodzi jeszcze z czasów bierutowskich, z lat 40. I on oczywiście nie przystaje do dzisiejszych warunków. De facto nie funkcjonuje. Jest to przepis martwy, na podstawie którego bardzo trudno jest skazać sprawców takich haniebnych czynów, do których niestety coraz częściej w Polsce dochodzi, a więc chodzi o dewastację, profanację miejsc kultu religijnego, profanację świątyń, dewastację krzyży, czy też innego rodzaju aktów wymierzonych w chrześcijan, zwłaszcza w katolików. Oraz też proponujemy zmianę przepisu artykułu 195, czyli tego przepisu, który dotyczy zakłócania aktów religijnych, zakłócania nabożeństw. Dzisiaj karalne jest tylko złośliwe przeszkadzanie czy uniemożliwianie wykonywania aktu nabożeństwa, właśnie mszy świętej. No i ta złośliwość, jak łatwo możemy się domyślić, jest bardzo takim ocennym pojęciem, który często uniemożliwia również doprowadzenie do ukarania sprawców tego typu zachowań. Stąd też wystąpiliśmy z inicjatywą zmiany właśnie tych przepisów. Jako grupa obywateli chcemy doprowadzić do zmiany kodeksu karnego i wnieść ten projekt ustawy do Sejmu, właśnie projekt poparty przez grupę obywateli. Celowo, dlatego że spotykamy się bardzo często, nawet teraz, kiedy komitet już funkcjonuje, kiedy zbiera te podpisy, bardzo często jest stawiana krytyka przed nami, że problem chrystianofobii jest sztuczny, jest wymyślany, nie istnieje. To często lewica tego typu argumenty podnosi. A więc gdyby politycy wnieśli ten projekt ustawy do Sejmu, chociażby jako grupa posłów, niewątpliwie ten argument również w Sejmie, na komisjach sejmowych byłby podawany. A więc chcemy go wnieść jako grupa obywateli, żeby pokazać, że w Polsce wciąż jest bardzo duża grupa chrześcijan, katolików, którzy dbają o sferę sakrum, dbają, chcą, aby wolność religijna i ich wolność do wyznawania wiary o tak długiej tradycji historii była prawnie zabezpieczona, że to jest problem, który jest ważny dla obywateli. Liczymy na to, że ten projekt ustawy będzie w związku z tym w Sejmie potraktowany poważniej. Widzimy, że ten artykuł 196 kodeksu karnego jest niewystarczający. Chociażby ostatnie inicjatywy reżyserowane przez środowiska lewicowe czy liberalne, myślę tutaj o tych czerwonych marszach, które przechodziły ulicami naszych miast, no były wprost wymierzone przeciwko osobom wierzącym w Polsce, ale także przeciwko budynkom sakralnym. Naturalnie, no przecież pamiętamy te czarne marsze na ulicach polskich miast, gdzie skandowano chociażby dym w kościołach. No, trudno nie dostrzec, że były to protesty wymierzone
głównie czy w dużej mierze przeciwko Kościołowi, przeciwko osobom duchownym, ale też przeciwko osobom wierzącym. A więc niewątpliwie ten problem chrystianofobii narasta. Jesienią 2020 roku, kiedy właśnie te czarne protesty w takiej dużej ilości się odbywały i kiedy marsze przechodziły przez wiele polskich miast, mieliśmy do czynienia z kilkuset prawdopodobnie przypadkami profanacji, zniszczeń obiektów kultu religijnego, ale także właśnie świątyń. Wszyscy pamiętamy. Także tutaj też w Toruniu, gdzie jesteśmy w studiu, też dochodziło do różnego rodzaju aktów profanacji, ale też w praktycznie każdym większym polskim mieście, nawet w Zakopanem, nawet na krzyżu na Giewoncie wieszano różnego rodzaju transparenty, czyniąc z tego krzyża, który przecież też jest obiektem kultu religijnego, też ludzie chodzą, pielgrzymują do tego krzyża, prawda? I też czyniono z tego krzyża swego rodzaju słup ogłoszeniowy, bo tak to należy brutalnie powiedzieć, profanując oczywiście w ten sposób to święte miejsce. Więc niewątpliwie mamy do czynienia z aktami narastającej w Polsce chrystianofobii i co ciekawe, ten problem nie ustaje. To jest niepokojące, bo fala protestów jesienią 2020 roku przeszła, było wzburzenie społeczne związane z ówczesnym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego zabraniającym aborcji eugenicznej, ale fala nienawiści w stosunku do chrześcijan, w stosunku do Kościoła, do osób duchownych nie ustała. Te akty profanacji cały czas mają miejsce. I to jest niepokojące, dlatego wychodzimy z tym projektem ustawy, bo uważamy, że przepisy, które dzisiaj funkcjonują, to też pokazała jesień 2020 roku, że te przepisy dzisiaj funkcjonujące, one nie stanowią realnego, prawnego zabezpieczenia wolności religijnej. Nie funkcjonują. Niektóre... Między innymi ten właśnie 196. Niektóre środowiska twierdzą, że w ogóle w kodeksie karnym nie powinno być takiego zapisu, który miałby bronić uczucia religijne. Niektóre środowiska, nazwijmy to ich pseudoartystami, ale także były rzecznik chociażby praw obywatelskich. Pan Bodnar postulował o to, żeby całkowicie takie zapisy po prostu usunąć z kodeksu karnego. W Europie jest to jednak powszechną praktyką, że istnieją przepisy karne zabezpieczające wolność sumienia i wyznania, dlatego że skoro wolność religijna jest jedną z najistotniejszych wolności wpisanych do polskiej konstytucji, ale też do aktów prawnych innych państw europejskich, ale w polskiej konstytucji także mamy zagwarantowane prawo do wolności sumienia i wyznania. No i to prawo, ono będzie realnie funkcjonowało na terenie państwa polskiego czy jakiegokolwiek innego, jeżeli będzie prawna ochrona tego typu prawa. No bo bez przepisów, które będą prawnie chroniły wolność religijną, tak jak chronią przepisy wolność osobistą, czy prawda, wolność majątkową, prawo własności, to wszystko są prawa wpisane do konstytucji i one mają oczywiście poza katalogiem wymienionym w Konstytucji, one mają odpowiednie odzwierciedlenie, odpowiedni ciąg dalszy w aktach między innymi prawa karnego. Tak, dlatego mamy w przepisach karnych przepisy dotyczące zakazu chociażby kradzieży, no bo mamy ochronę własności w Konstytucji. Mamy w przepisach karnych przepisy zakazujące zabójstwa czy przepisy zakazujące uszkodzenia ciała, dlatego że z Konstytucji wynika prawo do ochrony życia i wynika też prawo do wolność osobista. I konsekwentnie, jeżeli mamy w Konstytucji zagwarantowaną wolność religijną, wolność sumienia i wyznania, to musimy mieć odpowiednie zabezpieczenie w przepisach karnych, które będzie realizowało, będzie stanowiło gwarancję realizacji tej wolności sumienia i wyznania. Dlatego te propozycje likwidacji czy też odstępstwa od przepisów karnych w zakresie wolności sumienia i wyznania, no są daleko, daleko niekonsekwentne i prawdę powiedziawszy w mojej ocenie niepoważne. No nie można zostawić tylko prawo cywilnemu ochrony w tym zakresie.
Sprawa kolejna, dosyć istotna, i tu dotykamy bardzo ważnego problemu, czyli reformy wymiaru sprawiedliwości, to jest sprawa egzekwowania prawa, bo wydawałoby się, że ten artykuł 196 powinien stać na straży uczuć religijnych, a bardzo często wyroki sądów są zupełnie inne. Czytamy, zapoznając się z tymi wyrokami, że z racji na niską szkodliwość czynu sprawa zostaje umorzona, i tak sprawa po sprawie, cała fala przecież różnego rodzaju inicjatyw oddolnych, społecznych, była podejmowana chociażby w obronie wizerunku Matki Bożej Królowej Polski. Sądy umarzały. To prawda, sądy umarzały, i takim powodem przytaczanym w wyrokach sądowych albo w postanowieniach o umorzeniu postępowania wydawanych przez organy ścigania, przez prokuratorów, jest bardzo często brak znamion czynu zabronionego. To jest takie pojęcie wynikające z przepisów kodeksu postępowania karnego, które można sprowadzić do takiego krótkiego określenia, że dany czyn de facto nie jest przestępstwem, a więc w ocenie właśnie sądów, chociażby orzekających w sprawie, cudzysłowie, tęczowej Matki Boskiej, prawda, wizerunku Matki Boskiej w tęczowej aureoli, w ocenie sądów nie stanowi to obrazy uczuć religijnych, no bo nikogo nie obraża, prawda? I tutaj dochodzimy do sedna problemu, jaki jest związany z przepisem artykułu 196 kodeksu karnego. Mamy tam do czynienia z obrazą uczuć religijnych, czyli z bardzo nieostrym pojęciem. Tą obrazę uczuć religijnych, aby kogoś skazać, ukarać za popełnienie danego czynu, trzeba wykazać, udowodnić. A więc osoby nawet, dlatego że ten przepis mówi o pokrzywdzonych w liczbie mnogiej, czyli aby skazać kogoś właśnie za obrazę uczuć religijnych, musi się znaleźć więcej niż jeden wierny, więcej niż jedna osoba pokrzywdzona, która po pierwsze zgłosi się do organów ścigania i wytłumaczy, dlaczego dany czyn, dany obrazek, dany wizerunek przerobiony, czy też dana sytuacja, dlaczego obraża jej uczucia religijne. To jest trudno wytłumaczalne. Zwłaszcza, że przecież nie każdy z nas jest prawnikiem, nie każdy potrafi uciec się do właściwej argumentacji i wytłumaczyć organom ścigania, dlaczego taki, a nie inny wizerunek obraża jego uczucia religijne. Co więcej, w tym przepisie, żeby doprowadzić do ukarania sprawcy, należy wykazać sprawcy zamiar. Znaczy, że sprawca działał z zamiarem obrażenia uczuć religijnych innych osób. Najczęściej sprawcy tego typu czynów twierdzą, że oni nikogo nie chcieli obrazić. Oni tłumaczą swoje postępowanie tym, że posługują się pewną formą przekazu właśnie, chociażby ci cudzysłowie artyści prezentują swoje poglądy. Oni chcą swój światopogląd przedstawić w ten sposób, wkraczając oczywiście w sferę sakrum, która jest tak istotna dla chrześcijan czy dla katolików. Ale na to już nie zwracają uwagi. Tylko podkreślają, że nie chcą nikogo obrazić. Ich zamiarem nie była obraza uczuć religijnych kogokolwiek. I to również jest przyczyną umarzania bardzo, bardzo wielu postępowań, a nawet jeżeli dojdzie do aktu oskarżenia, do wniesienia aktu oskarżenia, to często sądy na tej właśnie podstawie uniewinniają sprawców. Sam jako prawnik, jako radca prawny słuchałem nieraz uzasadnień wyroków sądów, które właśnie uniewinniały sprawców na tej właśnie podstawie, twierdząc, że mamy do czynienia z wolnością słowa, z wolnością przekazu, i jeżeli ktoś życzy sobie swój światopogląd przedstawić właśnie z wykorzystaniem wizerunku świętych na przykład, albo Matki Boskiej, albo z wykorzystaniem wizerunku Chrystusa ukrzyżowanego na przykład, przerobionego w jakiś sposób, no to ma do tego prawo, bo mamy wolność też artystyczną. Czyli też dochodzi do takiego ścierania się, można powiedzieć, różnych konstytucyjnie chronionych wolności i praw, prawda? Wolności religijnej z wolnością artystyczną. No właśnie, uczucia religijne, bardzo wielu publicystów, dziennikarzy, aktywistów internetowych mówi o wolności słowa, że wszystko de facto im wolno, bo w imię tej wolności słowa. No i środowisko tych pseudoartystów, takich w dalszym ciągu będę nazywał, którzy uważają rzeczywiście, że to jest sztuka wyrazu, prawda, jakiegoś zamysłu, zmysłu artystycznego. No i rzeczywiście godzą w nasze największe świętości ludzi wierzących.
godzą w te największe świętości i tak naprawdę nie mają żadnych hamulców. Proszę wierzyć, ale w ramach działalności Stowarzyszenia Fidei Defensor spotykaliśmy się naprawdę z setkami bardzo gorszących i takich, no, takich wizerunków, czy takich obrazków gdzieś tam funkcjonujących w internecie, ale także na przykład spotkaliśmy się z przypadkiem sklepu internetowego, który sprzedawał dziesiątki artykułów zawierających właśnie różnego rodzaju grafiki na ubraniach, na koszulkach, na bluzach, przykładowo zawierających zestawienie, powiedzmy, szatana z odwróconym krzyżem, czy też przerobione wizerunki właśnie ukrzyżowanego Chrystusa. Nie chcę już wchodzić naprawdę w te najbardziej takie szokujące i gorszące wizerunki, ale tego typu sytuacji jest mnóstwo, co pokazuje, że rzeczywiście te aktualnie obowiązujące przepisy nie chronią sfery sakrum. Każda osoba wierząca ma prawo w ramach wolności religijnej nie tylko do wykonywania kultu religijnego, ma prawo nie tylko do wyznawania religii i wiary, w jaką wierzy, ale ma prawo także do tego, aby ta wiara i ta religia była chroniona, a więc jeżeli do kanonów naszej religii czy wiary wchodzą wizerunki świętych, chociażby świętego Jana Pawła II, to też jest ciekawa, taka smutna w zasadzie, może nie tyle ciekawa, ale smutna sytuacja, że wizerunek świętego Jana Pawła II jest w ostatnim czasie no bardzo mocno szargany w internecie, zwłaszcza jest święty Jan Paweł II, jest, można powiedzieć, że modne się stało tworzenie różnego rodzaju memów czy takich obrazków, które gdzieś tam naszego świętego papieża wyśmiewają czy wyszydzają. I na to wszystko nie ma prawnej odpowiedzi, no bo jeżeli korzystamy jako katolicy z wolności religijnej, no to my się domagamy nie tylko tego, żeby nam pozwolono chodzić do kościoła czy sprawować kult religijny w miejscach do tego przeznaczonych, ale domagamy się także tego, żeby no właśnie dogmaty naszej wiary, czy wizerunki związane z naszą wiarą były prawnie chronione, żeby wizerunek chociażby świętego Jana Pawła II był też prawnie chroniony, bo to jest święty Kościoła katolickiego. No to jest element naszego kultu religijnego. I tak samo oczywiście, jeśli mówimy o krzyżu chociażby, no przecież też mieliśmy do czynienia. To jest też taka sytuacja gorsząca i bolesna bardzo. Jak pamiętamy wszyscy, jak jeden z polityków wzywał do upiłowania katolików z przywilejów, prawda? Okazuje się, że są ludzie, którzy tego typu słowa, niepoważne słowa, biorą do serca, biorą dosłownie, biorą do ręki piłę mechaniczną i naprawdę upiłowują przydrożny krzyż. I takie sytuacje miały miejsce w Polsce i to się działo. A więc widać, że jest potrzebna ochrona prawna wolności religijnej. No bo przecież nie wyobrażamy sobie, żeby teraz nagle przeciwnicy czy osoby, które w pewien sposób no, występują przeciwko Kościołowi czy przeciwko wierze katolickiej, żeby zaczęli chodzić, prawda, po Polsce z narzędziami i zaczęli usuwać właśnie krzyże czy przydrożne kaplice, kapliczki wiszące gdzieś na drzewach i czy stojące chociażby na terenie parafii i w miejscach, gdzie taki czy inny większy czy mniejszy kult religijny jest realizowany. No to jest absolutnie niedopuszczalne i osoby, sprawcy tego typu czynów nie mogą odpowiadać jak za zniszczenie zwykłej ławki, prawda, czy zwykłego mienia. No bo to nie jest krzyż przydrożny, czy kapliczka stojąca gdzieś przy jakiejś drodze, przy której osoby czasami od wieków się modlą, spotykają się. Nie może, musi być chroniona lepiej niż zwykły przedmiot takiej przestrzeni publicznej, prawda? Przypomnijmy także rzeczywiście te takie dramatyczne sceny, które działy się w naszych świątyniach. Myślę o przeszkadzaniu, wręcz uniemożliwianiu sprawowania Eucharystii, czy wręcz wyśmiewano Eucharystię na różnego rodzaju paradach czy marszach, które szły ulicami naszych miast. Prawda, no były
to jakby dwie grupy zachowań można wyróżnić niestety i też nie, z przykrością stwierdzam, że sprawcy tych czynów rzadko kiedy są ukarani. Zwłaszcza jesienią tego sławetnego 2020 roku mieliśmy do czynienia z falą wejść do kościołów osób, które nie chciały się tam modlić ani uczestniczyć w Eucharystii, ale chciały zaprezentować swoje poglądy. W wielu polskich miastach przerwano msze święte. Także w Szczecinie, skąd pochodzę, była taka sytuacja mnie osobiście szokująca w sposób szczególny, gdzie właśnie do kościoła w trakcie popołudniowej mszy świętej weszła grupa osób, krzycząc, nieduża grupa, kilku dziewcząt, bo to głównie kobiety, akurat w Szczecinie były, w innych miastach oczywiście też mężczyźni, ale przerwała tą mszę świętą i co więcej, całe to zajście zostało przez uczestniczki tego wydarzenia nagrane i opublikowane w internecie, bo one się chwaliły tym, że doprowadziły do przerwania Eucharystii. Postępowanie karne w tej sprawie było prowadzone i co najbardziej szokujące, pomimo, że osoby, sprawczynie tego przestępstwa były znane z imienia i nazwiska, bo one same w internecie wskazały, podały swoje imiona i nazwiska, to prokurator po roku prowadzenia postępowania sprawę umorzył. Sprawę umorzył, twierdząc, że tutaj nie dopatruje się przestępstwa, dlatego że ten przepis artykułu 195, on zawiera takie określenie, kto złośliwie przeszkadza w sprawowaniu aktu religijnego. No i to pojęcie złośliwości, kto złośliwie przeszkadza, jest bardzo cenne. Często te osoby mówią, znowu podobnie jak przy obrazie uczuć religijnych, że one nie działały, nie chodziło im o przerwanie mszy świętej, tylko one weszły do kościoła, żeby zaprezentować pewien swój pogląd, swój światopogląd. Chciały przedstawić wiernym kościoła katolickiego, akurat w trakcie mszy świętej, akurat w trakcie sprawowania Eucharystii, swój pogląd na kwestię na przykład aborcji, przerywając oczywiście tą mszę świętą. W związku z tym tłumaczą się, że nie robiły tego złośliwie, bo one to robiły w ramach własnego prawa do prezentacji swojego zdania czy wolności słowa, prawda? I to też ten właśnie element złośliwości, który trudno jest wykazać, no bo to jest pewien taki subiektywne odczucie, prawda? Czy ktoś działał złośliwie, czy nie działał złośliwie. On też jest przyczynkiem do umarzania wielu tego typu postępowań. No a oprócz tego mieliśmy przecież do czynienia, i to nawet w tym roku, całkiem niedawno, na marszach równości, które niedawno się odbywały w różnych polskich miastach, mieliśmy do czynienia z profanowaniem, czy właśnie wyszydzaniem Eucharystii jako sakramentu. Mieliśmy do czynienia z parodiowaniem mszy świętych właśnie na tych marszach równości. I na podstawie bieżących przepisów, powiem szczerze, to ukaranie sprawców tego typu postępowań jest w zasadzie niemożliwe, dlatego że jeżeli ci ludzie to robią, no poza świątyniami, poza miejscami przeznaczonymi do wykonywania kultu religijnego, a no najczęściej to się odbywa gdzieś tam w trakcie marszów, prawda, na ulicy, na jakiejś, nie wiem, scenie czy na jakiejś lawecie, zależy gdzie to ten marsz jest prowadzony, no to już nie możemy zastosować tego przepisu artykułu 195. Natomiast obraza uczuć religijnych też jest trudna do zarzucenia w takiej sytuacji, dlatego że sądy tutaj też miałem właśnie, wysłuchiwałem też uzasadnienia jednego z wyroków sądów, gdzie sąd uzasadniał, że nie można komuś zarzucić obrazy uczuć religijnych, jeżeli ten zarzucany czyn, ten akt, który obraża czyjeś uczucia religijne, dzieje się nie w takim bezpośrednim, jeżeli jego celem nie jest bezpośrednia prezentacja osobom wierzącym. Krótko mówiąc, jeżeli to się odbywa no właśnie na takiej imprezie, cudzysłowie, przeznaczonej nie tyle dla wiernych kościoła katolickiego czy innego kościoła, ale dla osób no, chcących wziąć udział w Marszu Równości, a więc kiedy to się nie odbywa w sferze sakrum, tylko powiedzmy jest to w jakimś sensie wydarzenie skierowane do osób niewierzących, czy powiedzmy takich, które nie widzą w tym nic zdrożnego i nie czują się obrażone, no to nie można tym sprawcom zarzucić obrazy uczuć religijnych.
religijnych, bo oni nie prezentują tego celowo do wiernych Kościoła, nie przedstawiają tego wiernym Kościoła katolickiego czy duchownym, tylko oni przedstawiają tego typu scenki, powiedzmy, no swoim sympatykom, kolegom i tak dalej. I tutaj przy obecnej konstrukcji tego przepisu dotyczącego obrazu uczuć religijnych nie można zarzucić przestępstwa, stąd też tego typu sytuacje się powtarzają, bo dzisiejsze przepisy uniemożliwiają karanie sprawców tego typu zachowań. A zatem co powinno w przepisach się zmienić? Jaka jest propozycja? Propozycja jest taka, żeby odejść w zakresie artykułu 196, tego właśnie tej słynnej obrazy uczuć religijnych, żeby odejść od tego pojęcia, żeby przeformułować ten przepis tak, aby on dotyczył, żeby jego konstrukcja polegała na sformułowaniu przestępstwa takiego formalnego, gdzie oceniany będzie fakt popełnienia czy dokonania określonego zachowania. Krótko mówiąc, w tym przepisie proponujemy karalność za lżenie czy wyszydzanie samego Kościoła, związku wyznaniowego, czy też dogmatów Kościoła lub związku wyznaniowego uregulowanego, zarejestrowanego i prawnie uznawanego w Polsce, ale też fakt znieważenia obiektu kultu religijnego, znieważenia miejsca przeznaczonego do wykonywania aktów religijnych, znieważenia świątyni, czy znieważenia przedmiotu kultu religijnego, na przykład krzyża, czy też każdego przedmiotu kultu religijnego. Nie tyle obraza uczuć religijnych będzie karalna, co fakt dokonania właśnie znieważenia, zniszczenia tych miejsc czy tych przedmiotów, które wymieniłem. Więc wówczas w naszej ocenie karalność osób dokonujących tych profanacji będzie łatwiejsza, dlatego że pojęcie znieważenia jest szerokie, a więc to nie chodzi tylko o zniszczenie, ale także właśnie o profanowanie czy pomalowanie, prawda, czy jakieś na przykład oplucie, prawda, miejsca przeznaczonego do sprawowania kultu religijnego czy przedmiotu kultu religijnego. Wydaje się, że taka redakcja tego przepisu będzie, krótko mówiąc, szersza i pozwoli na ukaranie sprawców wielu tych zachowań, z którymi mieliśmy ostatnio do czynienia. W zakresie natomiast artykułu 195, przerywania i zakłócania nabożeństw, mszy świętych, proponujemy wykreślenie tego wyrazu złośliwie, żeby każde przerwanie i zakłócenie mszy świętej, nabożeństwa podlegało karze. Nie tylko złośliwe przerywanie aktu religijnego czy nabożeństwa, ale każde, dlatego że msza święta czy Eucharystia czy każde inne nabożeństwo, które jest sprawowane w kościele czy też w innym miejscu przeznaczonym do wykonywania kultu religijnego powinno podlegać pełnej ochronie prawnej i nie tylko powinni być karani ci, którzy złośliwie przeszkodzą w sprawowaniu Eucharystii, ale także tacy, którzy być może nie będą robić tego złośliwie, ale z premedytacją i świadomie również powinni podlegać karze. I taka jest właśnie propozycja w naszej ustawie. Jakie konsekwencje karne dla takich osób? Jeśli chodzi o kary, tutaj rzeczywiście odbyła się duża dyskusja, na ile, bo to też zresztą się nam często narzuca, że chcemy zaostrzyć kary, że chcemy, niektórzy to wręcz mówią o drugiej inkwizycji, że gdzieś tam proponujemy państwo kościelne, prawda, i zaostrzenie kar. Nie. Proponujemy pozostawienie tych kar, które są obecnie, czyli kara pozbawienia wolności do lat 2 i kara ograniczenia wolności, tak jak to w tej chwili jest w kodeksie karnym. A więc jeśli chodzi o wymiar kary, ten nasz projekt ustawy nie przewiduje zmian w tym zakresie. Inicjatywa obywatelska, zatem konieczność uzbierania konkretnej liczby podpisów. Tak jest. Ustawa przewiduje, że aby wnieść projekt ustawy do Sejmu, musi się pod nią podpisać 100 tysięcy obywateli, a więc już od miesiąca, ponad miesiąca czasu jako Komitet Inicjatywy Ustawodawczej ruszyliśmy w całej Polsce z dużą akcją zbiórki podpisów. Na tą chwilę mamy już uzbierane 75 tysięcy podpisów. Wydaje się zatem, że
nie ma zagrożenia, żebyśmy tych wymaganych 100 tysięcy nie uzbierali, ale ufam, że uzbieramy sporo więcej. Rzeczywiście zainteresowanie akcją jest naprawdę duże. Mamy dużo sygnałów też w takiej formie, można powiedzieć, internetowej. Ludzie się zgłaszają do nas, chętnie podpisują. Zbieramy w różnych takich charakterystycznych miejscach, chociażby pod Jasną Górą czy pod innymi sanktuariami. Dużo osób naprawdę przychodzi, podchodzi, dziękuję za tą akcję, proponuję też wsparcie, ludzie biorą karty do podpisów i sami chcą zbierać. To wszystko się dzieje, wszystkie te informacje to też podpowiem, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, strona internetowa www.wobroniechrześcijan.pl, bez polskich znaków, tam można znaleźć zarówno projekt ustawy, jak i formularz do zbierania podpisów, adres, gdzie te podpisy odesłać, wszystkie najważniejsze informacje. A dla tych, którzy uważają, że chrystianofobii w Polsce nie ma, to na tej stronie internetowej też opublikowaliśmy taki film, króciutki film, dwie minutki, zestawiający właśnie te najbardziej skandaliczne, szokujące sytuacje, przedstawiające to, co w Polsce się naprawdę dzieje. Uzbierane zostaną podpisy. Jaka procedura legislacyjna w kolejnych etapach? Spodziewamy się w końcówce września złożyć wymagane podpisy do pani marszałek Sejmu. Wówczas te podpisy będą podlegały weryfikacji w Kancelarii Sejmu. Jeżeli urzędnicy Kancelarii stwierdzą, że rzeczywiście jest zebranych te 100 tysięcy ważnych podpisów, wówczas ustawa będzie musiała wejść pod obrady Sejmu. To jest też, można powiedzieć, zaleta tego trybu właśnie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. Ona nie może być mrożona, nie może trafić do tak zwanej zamrażarki sejmowej. Musi trafić pod obrady Sejmu przynajmniej do pierwszego czytania w ciągu 3 miesięcy, od kiedy zostanie to złożone, a więc pewnie gdzieś pod koniec roku możemy, czy na przełomie roku bieżącego i przyszłego, możemy się spodziewać pierwszego czytania tej ustawy. Głęboko wierzę w to, że ustawa nie zostanie odrzucona już na pierwszym czytaniu, że ona trafi jednak do komisji i jestem przekonany, że im więcej osób, obywateli poprze ten projekt ustawy, im więcej podpisów będzie szło za tą propozycją, tym większe będzie przekonanie posłów i parlamentarzystów o tym, że ona jest naprawdę potrzebna, że warto nad nią pracować i że warto te przepisy dzisiejsze, nieaktualne przepisy, martwe przepisy, które nie chronią wolności sumienia i wyznania, że warto je zmienić. Jaka jest atmosfera polityczna wokół tego projektu, tych zmian? Atmosfera polityczna jest, myślę, że dobra. Natomiast trzeba szczerze powiedzieć, że jeśli patrzymy na Parlament Polski, to przy dzisiejszym składzie ten projekt ustawy jest popierany, ale też przygotowany przez posłów Solidarnej Polski. Jest to projekt przygotowany przez zespół pana ministra Marcina Warchoła w Ministerstwie Sprawiedliwości, a więc to środowisko polityczne w szczególności angażuje się też w zbiórkę podpisów. Posłowie Solidarnej Polski w całej Polsce zbierają te podpisy. Wszyscy parlamentarzyści, ale też osoby wykonujące inne funkcje, jak chociażby wicewojewodowie, te podpisy zbierają. Myślę, że też spotkamy się z zainteresowaniem prawej strony sceny politycznej, a więc liczę na to też, że Prawo i Sprawiedliwość, pomimo początkowych pewnych sceptycznych uwag co do projektu tej ustawy, niektórzy posłowie Prawa i Sprawiedliwości poddawali wątpliwość, czy rzeczywiście tego typu zmiana jest potrzebna. Myślę, że jeżeli zapoznają się właśnie z takim bardzo szerokim poparciem społecznym, to niewątpliwie będą dostrzegali konieczność pracy nad zmianą przepisów karnych w tym zakresie. Stop agresji wobec chrześcijan. Bardzo gorąco Państwa zapraszam do telefonicznego kontaktu z nami, do współtworzenia rozmów niedokończonych. Naszym gościem jest pan Mateusz Wagemann, wicewojewoda zachodniopomorski, radca prawny, pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej w obronie chrześcijan. Numery telefonów do naszego studia: Polska Północna 56 657 0011. Polska Południowa 56 657 0012. Dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie: 536 600 300.
I drugi numer telefonu 536 600 400 oraz dwa numery telefonów dla naszych widzów i słuchaczy spoza granic naszej ojczyzny 56 657 0013 oraz 56 657 0014 kierunkowy z Europy 048 z Ameryki i Kanady 01148. Zanim odbierzemy pierwszy telefon, myślę, że także jeszcze ważną sprawą jest podkreślenie tego, że ta inicjatywa nie dotyczy tylko katolików. Wspomnieliśmy o związkach wyznaniowych, wspominamy o chrześcijanach, czyli rzeczywiście szeroko patrzymy na osoby, które powinny mieć zagwarantowaną wolność religii. Zdecydowanie tak. To są przepisy o charakterze uniwersalnym. One dotyczą każdego kościoła i związku wyznaniowego. Tak jest dzisiaj i tak będzie po zmianie tych przepisów. Każdego kościoła i związku wyznaniowego, który w Polsce jest prawnie uznawany, zarejestrowany. Komitet nazywa się W Obronie Chrześcijan i też występujemy pod tym hasłem, czy pod tą taką właśnie zawołaniem Stop Agresji wobec Chrześcijan, dlatego że według raportów też przygotowywanych na świecie, nie tylko w Polsce, ale według informacji z całego świata, chrześcijanie są najbardziej prześladowaną grupą religijną, grupą na świecie. I do tego wątku powrócimy za chwilę. Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Teraz i zawsze witamy serdecznie ojca dyrektora. Skłaniam się czcigodnemu ojcu i gościowi naszemu. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Przede wszystkim wielkie dzięki i gratulacje katolikom świeckim. Świeckim za obronę naszej wiary. To jest logiczne. Jeżeli kochamy Pana Boga, jeżeli wierzymy w Niego, to nie pozwalamy na wyśmiewanie się, na jakieś złe traktowanie publiczne Pana Boga i wszystkich Jego spraw. Dlatego gratulacje to jest forma wyznawania wiary. Pan Jezus powiedział wyraźnie, kto się zaprze, kto mnie wyzna przed ludźmi, ja go wyznam przed Ojcem, który jest w niebie. Kto się zaprze przed ludźmi, jak się go zaprę przed Ojcem, który jest w niebie. Nie można tu być obojętnym. Pan Jezus sam mówi, przyszedł na świat po to, nie żeby świat sądził, ale żeby świat zbawił. I mówi, jednego pragnę, rzuca ogień na ziemię, ogień miłości. Jednego tylko pragnie, żeby ten ogień zapłonął. To jest jedna z form wyznania wiary, zbieranie podpisów. Dlatego gratulacje, że Państwo to robicie i dziękujemy Wam za to. Dziękujemy Wam za to. Wszystkim katolikom, wszystkim ludziom wierzącym, ale także niewierzącym, którym zależy na zachowaniu właściwych relacji w społeczeństwie, w narodzie, na poszanowaniu wzajemnym. Pan właśnie powiedział o tym, że najbardziej przed chwilą, że najbardziej prześladowani są chrześcijanie w świecie. Tak jest. Różne podają dane. Podawali kilka lat temu, że nawet co 3 minuty ginie jeden chrześcijanin. Byłem chrześcijanin, myślę nie tylko katolicy, ale przeróżne denominacje protestanckie. Tak, oni też wierzą w Chrystusa, też przyjmują Pismo Święte, chcą żyć Słowem Bożym. To są chrześcijanie, a wśród tych chrześcijan są katolicy. Tak, to jest to, ale jeszcze jedno bym powiedział. Panie Wojewodo i proszę Ojca, Ojciec Święty Jan Paweł II bardzo jasno mówił, nie jeden raz powiedział, że na świecie istnieją centrale antyewangelizacyjne, które pozostają anonimowe. Anonimowe. Nie wiadomo, gdzie to jest, ale działają bardzo mocno. My widzimy, jak mocno działają na przeróżne sposoby. Działają w ten sposób, żeby zakłócić
w ogóle cały porządek prawa naturalnego. Występują przeciwko dekalogowi, bardzo mocno tu przeciwko życiu. Występują w tym kierunku, żeby była deprawacja, przed którą przestrzega szóste przykazanie. I tak dalej, tu jest. To ile organizacji pozarządowych takich istnieje. Ta antyewangelizacja idzie na przeróżne sposoby, idzie w mediach. Tworzy się, trudno powiedzieć, żeby to była kultura. Kultura ateizmu czy walki z Bogiem, bo kultura to jest uprawianie. Kultura ma właśnie pozytywne znaczenie. To jest antykultura. To jest w sztuce, proszę zobaczyć. Niszczenie naszej wrażliwości, zabijanie tej wrażliwości, w tym, żeby człowiek nie szanował tego, co Boże. No, w sztuce, w filmie, w prawie, w uczelniach. Są coraz więcej takich wykładowców, profesorów. To jest ten neomarksizm nazywają, a w sumie stary marksizm, który przybiera przeróżne formy teraz. To jest ta propaganda. W mediach, proszę zobaczyć, w internecie. I my, katolicy, nie możemy tu być obojętni. My musimy reagować. Także w internecie czytasz, to zareaguj. Ty jesteś człowiekiem wierzącym. Kto mnie wyzna przed ludźmi, ja go wyznam przed Ojcem, który jest w niebie, mówi Pan Jezus. Tu my pracujemy na wieczność. Też o tym musimy myśleć. Od nas zależy, jaka będzie cywilizacja. Święty Jan Paweł II powiedział w Częstochowie, chyba w czasie drugiej jego pielgrzymki, jeżeli dobrze pamiętam. W tej chwili nie pamiętam dosłownie tych słów, ale sens. Powiedział, naród, który znieprawia siebie, staje się nieprawy. Naród, który uszlachetnia swojego ducha, staje się szlachetny, pięknym narodem. I właśnie, czy u nas nie jest znieprawiany duch? To jest takie drążenie różnymi, na różne sposoby, żeby zniszczyć wrażliwość, wyśmiać Kościół, wyśmiać Pana Boga. I jeszcze jedno, odbiera się dobre imię kapłanom, siostrom zakonnym, tym, którzy szczególnie w pierwszym szeregu idą i ewangelizują. A dlaczego tak się robi? Po to, żeby ewangelizacja nie była skuteczna, żeby Ewangelii ludzie nie przyjęli. Jak się obrzuci brudem tego księdza, to tak będzie. To, że zdarzają się grzechy wśród nas duchownych, to tylko świadczy o tym, że my jesteśmy ludźmi i my z grzechem i z własnymi wadami też walczymy, pracujemy. Pomaga nam oczywiście Pan Jezus. Pomaga nam Pan Jezus. Przepraszam bardzo, bo tu śpiewy. Włączyli gdzieś głośniki, tak. Tak, właśnie my też walczymy, ale nie znaczy, żeby nas niszczyć, prawda? To, że gdzieś jeden, czy drugi, czy jakiś tam jest, grzeszy, czy popełnił nawet zło, czy przestępstwo, nie znaczy, że wszyscy tacy są. Na przykład widzę, zdarza się, że i ksiądz może być też, może nawet psychicznie zachorować. Ja nie będę mówił o takim pewnym przypadku w Polsce. Ewidentnie ten ksiądz jest chory psychicznie i to dość agresywny psychicznie. No to co? To piszą w tych portalach, wyśmiewają się, ksiądz to i to uczynił. Ale nie piszą, że to jest chory człowiek. I co zostaje w ludziach? Że księża tacy są, tacy księża. Dzieciom się dzieci się infekuje, młodzież się infekuje. To jest wyraźnie zła wola. To jest to znieprawianie narodu. To jest znieprawianie narodu. Ja to nazywam
za panią psycholog, panią pedagog, którą poznaliśmy ja z ekranu, która była przed sądem w Warszawie, gdy w czasie rozpraw różnych, a dotyczyło to tego watchdoga. Watchdog nam wytoczył proces. Organizacja wspierana spoza Polski. I oczywiście organizacja, która jest tworzona przez obywateli polskich tutaj, ale wspierana materialnie i tak dalej, ideowo. No, w każdym razie ta pani klęknęła i ucałowała stopy dziewczynie, która była jakoś tak tą sześciokolorową, taką, no, takim materiałem przykryta, tak, i tam szalała wśród tych ludzi modlących się, a ona klęknęła i później powiedziała do niej ze łzami w oczach: płaczę nad tym, płaczę, bo wy jesteście tacy, bo was wychowywali nie polscy Polacy. I to właśnie, czy my jesteśmy dobrymi Polakami, katolikami? Jacy my jesteśmy uczniami Chrystusa? Czy my sami przez milczenie też nie przyczyniamy się do niszczenia ducha narodu? Kiedyś przed Panem Bogiem odpowiemy i zapyta nas Pan Jezus, czy wyznawałeś miłość do mojego Ojca, do mnie? Czy żeś się zapierał, prawda? Także, przepraszam, dziękuję, dużo byłoby mówić. Dużo byłoby mówić. Trzeba bardzo uważać. Musimy nawzajem się tu uczyć. W naszym dzienniku dzisiejszym jest też jakiś tytuł, zapomniałem, fałszywy czy jakiś raport z pana Sebastiana Karczewskiego. To odnośnie tej pedofilii. I co pisze komisja do spraw pedofilii? Jak fałszywie podaje dane i odnośnie księży. No, czy ci ludzie w tej komisji są nieświadomi, czy może celowo są tak czynią, bo może są sami uprzedzeni do kościoła, do księży, może do samego Pana Jezusa. To różnie bywa. Dobrze, że szukamy prawdy i prawdy trzeba szukać. I żyć w prawdzie. Dziękuję serdecznie panu i gratuluję jeszcze raz, że zbieracie te podpisy, aby wszyscy się włączyli. Niech się włączą, kto tylko może. Włączajmy się w to i to przyspieszmy. Panie wojewodo, nie 100 tysięcy. Pan profesor Szyszko zebrał prawie 4 miliony podpisów w obronie lasów. Oczywiście, ale to było powszechne ruszenie, prawda? Podobnie było z telewizją Trwam. Tak, jest, Polacy mogą i to w krótkim czasie. Także prosimy bardzo, bo tu trzeba pokazać ludziom, Europie pokazać, że Polacy kochają Pana Boga, wierzą w Pana Boga. Dziękuję bardzo, zwłaszcza w tym miesiącu teraz, sierpniu, bo to jest taki szczególny miesiąc. Tyle rocznic, tyle, no. Dziękuję serdecznie. Jakie jeszcze historię przypominamy sobie i czcimy. Dziękuję, z Bogiem. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Bardzo dziękujemy ojcu dyrektorowi. Proszę bardzo, panie wojewodo. Dziękuję bardzo ojcu dyrektorowi za te miłe słowa. Ojciec dyrektor tyle wątków bardzo ważnych, szalenie ważnych poruszył, ale chciałbym tylko może odnieść się tak króciutko i w pełni oczywiście poprzeć tą rolę świeckich. Rzeczywiście myślę, że to jest bardzo istotne, żebyśmy jako świeccy poczuli też odpowiedzialność za Kościół, który tworzymy, że katolicy świeccy też powinni czuć się odpowiedzialni za Kościół, że to nie jest tak, że Kościół jest tworzony, oczywiście jest tworzony przez osoby duchowne, ale świeccy, no po to jest ten Kościół, prawda, żeby też świeckich prowadzić i żeby w nim uczestniczyli, a więc jest to, myślę, jeden z takich przejawów właśnie tej odpowiedzialności za Kościół, ta między innymi akcja, więc ja też oczywiście liczę na to, kiedy ojciec dyrektor mówił o kilku milionach podpisów, no daj Boże, żeby to się tak zmaterializowało. Żeby ta akcja rzeczywiście w tym kierunku poszła. Oczywiście zachęcam i jesteśmy jak najbardziej na wszelkie formy pomocy
otwarci. Każdy, kto zechce chociażby ten jeden swój własny podpis zebrać, to oczywiście go odbierzemy, przyjmiemy z wielką radością, ale też każdy z nas, przecież każdy świecki najczęściej ma rodzinę, ma sąsiada, ma osoby, które spotyka w kościele chociażby, prawda, z którymi... To także taki wymiar apostolatu, prawda, i zadań także apostolskich. Niewątpliwie tak. Jesteśmy powołani też do ewangelizacji, jako świadcy również, prawda, i to też, myślę, może być taka forma właśnie takiej też ewangelizacji. Każdy z nas, kto uczęszcza na co niedzielne msze święte, ma przecież swoją parafię, ma swojego proboszcza, więc można zdecydowanie porozmawiać z księżmi, którzy posługują w tych parafiach, porozmawiać z proboszczem, poprosić właśnie o zgodę na zbiórkę podpisów wśród wiernych, którzy uczęszczają do kościoła. I wtedy rzeczywiście myślę, że daleko więcej niż 100 tysięcy podpisów przedstawimy w Sejmie. To zdecydowanie jest ten kierunek, który powinniśmy obrać. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże, kogo witamy? Skąd telefon? Barbara z Małopolski. Ja chylę czoło, to już powiedziałam w Częstochowie na spotkaniu z Radio Maryja, dla tej inicjatywy i chylę czoło dzisiaj przed Panem. Po prostu piękna inicjatywa i bardzo ważna, bo myślę, że problem w Polsce dopiero się rozpoczyna. Że myślę, ludzie młodzi, nie tylko młodzi, nie rozumieją, czym jest wolność, czym jest życie według wolności i szanowanie drugiej osoby, jego wyznania. I ja mam takie pytanie. Jakie jest stanowisko episkopatu? Dlaczego, jeżeli jest pozytywne i jest za taką inicjatywą, to dlaczego nie ma żadnego listu informującego wiernych w Kościele, że taka inicjatywa jest, bo wiele ludzi jest nieświadomych, może z własnej winy, może też to, co zauważyłam, obojętnych po prostu, no bo im się dobrze powodzi, no to jest mu, myśli, że złapał Pana Boga za nogi, a tutaj ta świadomość jest bardzo mała. I proszę mi odpowiedzieć, jakie jest stanowisko episkopatu. I to, co Pan poruszył na koniec, to, co wyrwał mi Pan z ust, po prostu chciałam powiedzieć, że przecież jest tyle grup po parafiach, które no, zorganizowałyby taką zbiórkę. I ojciec Rydzyk powiedział, to powinno być miliony, nie 4 miliony, może nawet 10 milionów, może nawet 20 milionów. Bo to jest bardzo poważna sprawa. I proszę, no jeżeli... Bardzo dziękujemy Pani Barbaro. Już przekazuję głos naszemu gościowi. Pozdrawiam Panią bardzo serdecznie. Uczestniczyła Pani na pielgrzymce na Jasnej Górze. Nasi pielgrzymi, uczestnicy tego spotkania rodziny Radia Maryja, mieli możliwość złożenia także podpisów pod inicjatywą, także podczas dziękczynienia w rodzinie, które odbyło się w Toruniu 6 sierpnia. Bardzo proszę, Panie Wojewodzie. Dziękuję Pani Barbarze za te miłe słowa. Jeśli chodzi o stanowisko episkopatu, z mojej wiedzy wynika, że jeszcze stanowiska episkopatu jako całości na tą chwilę nie ma. Prawdopodobnie w najbliższych dniach episkopat będzie się zajmował no właśnie wypracowaniem stanowiska wobec tych naszych propozycji legislacyjnych. Natomiast mogę powiedzieć, że jest przychylność wielu biskupów, z którymi rozmawialiśmy, czy ja osobiście rozmawiałem, czy też osoby współpracujące z naszym komitetem, nasi posłowie Solidarnej Polski, spotykali się z wieloma biskupami na terenie Polski i wiem, że wielu biskupów jest przychylnych, więc myślę, że ten list, o którym pani Barbara wspomniała, niewykluczone, że się pojawi. No ale jest to oczywiście domena Kościoła, instytucjonalnego Kościoła i tu musimy zostawić tą kwestię do rozstrzygnięcia episkopatowi. Ale nasza aktywność wskazana i tak jak wspomnieliśmy, w tych środowiskach naszych najbliższych przecież możemy bardzo wiele dobra uczynić i także pozbierać między innymi te podpisy. Zdecydowanie tak. Są przecież różne grupy modlitewne, szereg organizacji kościelnych katolickich. Akcja Katolicka na przykład wspiera tą naszą inicjatywę. Też wiem, że wielu działaczy właśnie Akcji Katolickiej w różnych miejscach Polski zbiera te podpisy, ale też przecież różnego rodzaju grupy modlitewne.
zapewne też osoby skupione wokół Caritasu i szereg innych różnych takich grup, czy chociaż właśnie nawet jeżeli kościół domowy, to też myślę jest taka grupa dobra, gdzie te kilkanaście, kilkadziesiąt podpisów, bo te osoby często ze sobą blisko współpracują, funkcjonują, kontaktują się, też można pozbierać od parafii poczynając. Odbierzmy telefon, proszę bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo? Szczęść Boże Ojcze, szczęść Boże Panu Wojewodzie. Kogo witamy? Jak Pani na imię? Halo, jak Pani na imię? Anna, jestem Anna z diecezji toruńskiej. Proszę bardzo, Pani Anna. Z taką serdeczną prośbę do Pana Wojewody. Ile nas jest, nie tysięcy, tylko chyba naprawdę, tak jak ojciec dyrektor powiedział, milionów ludzi, którzy korzystamy właśnie z Radia Maryja, z której widzi Pan, z tych dobrodziejstw i dumni naszemu chrześcijaństwu. I byśmy chcieli taki podpis złożyć, ale nie mamy. Ja mam na przykład 76 lat, nie mam możliwości dostępu do internetu czy tego. I moja prośba wynika z tego, żeby gazeta, nasz dziennik, taki wniosek właśnie wydrukowała i można by było kupić taką gazetę z takim wnioskiem. Ja bym to sobie wycięła, podpisała swoje PESEL, zanotowała i kopertę zakleiła i wysłała na dany adres, tam gdzie trzeba to wysłać. I przecież wielu takich nas jest, którzy siedzimy przed tym telewizorem, pod tym Radio Maryja i żyjemy Słowem Bożym, żyjemy właśnie chrześcijaństwem i stąd nasza duma i stąd nasza obrona. I dziękuję tu Panu Wojewodzie. Bym bardzo prosiła, czy taka możliwość jest, żeby to uiścić właśnie, o czym mówię. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Szczęść Boże. Dziękujemy pięknie, Pani Anno. Redakcji naszego dziennika oczywiście te sugestie także przekażemy. Myślę, że cenna uwaga, ale do tego również myślę, że nasza taka odpowiedzialność za Kościół powinna nas inspirować, że ci młodsi, którzy uczestniczą, mają możliwość uczestniczenia w niedzielnym mszy świętej, no powinni także zorganizować się i pomóc tym starszym pozbierać między innymi te podpisy. Zdecydowanie tak. Po to robimy też tą akcję, żeby młodych w pewnym sensie zaktywizować, ale taka, że jest też misja ludzi młodych, żeby osobom już starszym wiekiem też służyć właśnie chociażby w taki sposób. Jeśli chodzi o nasz dziennik, z mojej wiedzy wynika, że była już wkładka do jednego z numerów naszego dziennika kilka dni temu i ta karta do zbierania podpisów była tam opublikowana, ale jeżeli Pani Anna bądź inni nasi telewidzowie tego akurat numeru naszego dziennika nie zdołali kupić, to mogę powiedzieć i polecić Państwu zakup czy pozyskanie najnowszego numeru tygodnika Niedziela. Tam w tym tygodniku dzisiaj kupiłem, więc widziałem na własne oczy, jest właśnie ta karta do tygodnika Niedziela dołączona i można śmiało złożyć podpis i te podpisy wysłać do nas, do komitetu. A Pani Anna jest z Torunia. Pani Aniu, wysłać kogoś młodszego do nas na Żwirki i Wigury, do biura Radia Maryja, na pewno pomożemy taką właściwą kartę z internetu wydrukować i przekażemy. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Proszę bardzo, Radio Maryja i Telewizja Trwam. Halo? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Teraz i zawsze. Mówi Maria, parafia Miłosierdzia Bożego, Gostynin. Ja właśnie dzwonię w tej sprawie zbierania tych podpisów, bo zaczęliśmy zbierać, znaczy zbieram je jeszcze przed pielgrzymką naszą do Częstochowy. Także wydrukowałam sobie listy z internetu i 120 podpisów wysłałam do Szczecina, do komitetu. Chyba dobrze, bo tak jest taki adres na dole tej listy, więc tam wysłałam. Ale zbieram dalej, także jeszcze będę miała następne podpisy, listy do wysłania. Czy to dobrze, że do Szczecina wysłałam? Tak jest, Pani Mario. Panie Wojewodo, bardzo proszę. Zdecydowanie tak, Pani Mario, bardzo dziękuję. Komitet jest zarejestrowany rzeczywiście w Szczecinie. Dochodzą do nas podpisy z całej Polski, więc jestem przekonany, że Pani przesyłka również bezpiecznie dotrze. Bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę i zbieram, będę wysyłać następne. Szczęść Boże.
Bóg zapłaci. Dziękujemy. No właśnie, piękne świadectwo, panie wojewodo. Piękne świadectwo i powiem szczerze, jestem zbudowany właśnie postawą wielu osób, które w ten sposób postępują. Dzisiaj też zbierałem podpisy pod Jasną Górą z grupą wolontariuszy i też wiele osób właśnie zgłaszało się do nas, żeby przekazać puste karty, na których będą zbierane podpisy w całej Polsce czy w parafiach. Przyszła pani, która powiedziała, że organizuje rekolekcję za kilka dni i w tej grupie rekolekcyjnej będzie zbierać podpisy. Rzeczywiście tych świadectw, takich indywidualnych przykładów zaangażowania jest naprawdę bardzo dużo, więc to buduje i to pomaga nam wierzyć, że ta inicjatywa będzie sukcesem. Może podajmy ten adres strony internetowej, żeby uspokoić także naszych widzów i słuchaczy rzeczywiście, że ten szczeciński jest właściwy. Szczeciński adres jest jak najbardziej właściwy. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej w Obronie Chrześcijan, taka jest nazwa adresata tych przesyłek. Adres w Szczecinie to jest ulica Narutowicza 6, łamane na U1, Szczecin i kod pocztowy 70231. Każda przesyłka jest tam przez osoby upoważnione, odpowiednio zaopiekowana proszę wierzyć, że te podpisy trafiają rzeczywiście do komitetu. One są liczone i będą złożone również do marszałka Sejmu. A wszystkie informacje na stronie internetowej, ci widzowie, którzy mają taką możliwość lub osoby młodsze, które mogą gdzieś tam pomóc, w obroniechrześcijan.pl, jednym ciągiem nazwa pisana bez polskich znaków, w obroniechrześcijan.pl. Sprawa bardzo ważna. Nasza słuchaczka, pani Barbara, która telefonowała, mówiła rzeczywiście, że ta batalia w Polsce może się okazać, że dopiero się rozpoczyna, jeżeli chodzi o walkę z naszymi świętościami, z naszą wiarą, walkę z Kościołem, działalność chociażby takich organizacji jak w Toruniu Centrum Ochrony Praw Chrześcijan, czy też Fidei Defensor, to pokazuje bardzo jasno, że jednak skala tego problemu w dalszym ciągu narasta. Tak, to prawda. My byliśmy przekonani, kiedy obserwowaliśmy właśnie w Stowarzyszeniu Fidei Defensor, obserwowaliśmy tą falę tych ataków chrystianofobicznych wymierzonych w Kościół i w katolików jesienią 2020 roku. Mieliśmy taką nadzieję, że to jest jednak sytuacja przejściowa, że osoby, które wówczas się angażowały w te akty agresji, no, wykażą się swoją aktywnością przez tych kilka tygodni, a później sytuacja się uspokoi i ona się tylko pozornie uspokoiła. Znaczy cały czas dochodzi do sytuacji i takich gorszących, ale w mojej ocenie coraz bardziej niebezpiecznych. Dlatego, że przedmiotem ataków stają się już nie tylko miejsca, nie tylko świątynie, nie tylko przedmioty kultu religijnego, ale wręcz osoby. Mieliśmy do czynienia już z kilkoma takimi poważnymi na terenie Polski atakami bezpośrednio na osoby duchowne. W Szczecinie przykładowo jeden z księży, który interweniował właśnie, kiedy człowiek wszedł do przedsionka kościoła i zrywał, dewastował, demolował ten przedsionek, został ksiądz dotkliwie pobity, musiał mieć tam odpowiednią operację. Też były przypadki brutalnych, takich nawet ze skutkiem śmiertelnych pobić na terenie Polski w stosunku właśnie do osób duchownych, a więc widzimy, że ta fala agresji narasta i ona przybiera taki coraz bardziej niepokojący charakter, że to już nie są tylko przedmiotami ataków właśnie miejsca czy świątynie, ale także ludzie. I to jest coś, co nas bardzo niepokoi, dlatego twierdzimy cały czas, no musimy reagować, musimy zareagować, musimy postawić temu tamę, dlatego że jeżeli tego nie zrobimy, to niewątpliwie sprawcy będą rozochoceni. I tak jest, będzie świadomość taka społeczna, że jest przyzwolenie na różnego rodzaju takie działania i będzie to coraz bardziej intensywne. Coraz więcej tego typu sytuacji, coraz bardziej brutalne, coraz bardziej niepokojące i coraz szerzej rozlewające się po terenie naszego kraju. No na to nie możemy, myślę, jako katolicy, chrześcijanie pozwolić. Chyba nie ma nikt co do tego wątpliwości, że są to sytuacje absolutnie niedopuszczalne. Do zakończenia pierwszej części naszego spotkania dosłownie 2 minuty, więc jako podsumowanie, dlaczego ta akcja jest tak ważna i dlaczego trzeba się włączyć? Ta akcja jest ważna dlatego, że jako chrześcijanie, jako katolicy musimy postawić tamę agresji wobec chrześcijan, musimy zagwarantować
sobie jako obywatelom, ale także Kościołowi, naszemu Kościołowi musimy zagwarantować ochronę prawną. Dzisiejsze przepisy, tak jak na wstępie powiedziałem, to są przepisy o konotacji PRL-owskiej, to są przepisy wymyślone za Bieruta. One celowo zostały wymyślone tak, żeby nie stanowiły zabezpieczenia ani dla Kościoła, ani dla wiary. Nie mamy przecież wątpliwości co do tego, że komuniści chcieli Kościół zniszczyć, a religię tak naprawdę zlikwidować. A więc wymyślono te przepisy tak, żeby one nie działały i to widzimy dzisiaj. Więc myślę, że te 30 już ponad lat po transformacji czas najwyższy na to, aby przepisy chroniące wolność religijną zmienić tak, aby one chroniły realnie nas, naszą wiarę i nasz Kościół. Bardzo dziękuję. Stop agresji wobec chrześcijan. Kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania. Naszym gościem był pan Mateusz Wagemann, wicewojewoda zachodniopomorski, radca prawny, pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej w obronie chrześcijan. Bardzo dziękuję, panie wojewodo. Bardzo dziękuję. Dziękuję również za zaproszenie. Dziękuję także wszystkim widzom telewizji TrwaM i słuchaczom Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.